Witam Państwa. Liczyłem na to, że będę top fit, ale niestety przydarzyło mi się przeziębienie, więc gdybym miał problemy z nawiązaniem kontaktu z Państwem, to proszę mi dać znać. No więc tak, zająłem się relacją technologie praca. Przed wielu laty miałem okazję być na tak zwanym postdocu w Massachusetts Institute of Technology. Tam znalazłem się pod opieką naukową profesora Itiela Dasala Pul, który autora książki Technologie Wolności z początku lat 80., kiedy on już tam przewidywał wielką zmianę społeczną, kulturową, ekonomiczną, jaką przynoszą te technologie. I miałem okazję też uczestniczyć w paru takich zajęciach poświęconych relacji Human Computer Interaction. Nie za wiele mi się to później przydało, bo w Polsce nie miałem kontaktu z tą problematyką. Dopiero kiedy otworzyliśmy specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi w SWPS-ie, tam proponowałem ten kurs Nowe technologie, a przyszłość, a rynek pracy. I również mam do czynienia z inżynierami jeszcze na studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie im prezentuję tę problematykę i dużo się od nich ucząc, z kim konkretnego myślenia. Kiedy o czymś mówimy, to nigdy nie mamy pewności, jak ugruntowana jest nasza wiedza o czymś. Tu od czasów jeszcze z greckich, helleńskich, mówi się o tych trzech elementach. Teoria, czyli ta twarda, sformalizowana wiedza. Episteme, czyli ta wiedza potoczna. No i doxa, czyli to, co, mówiąc najkrócej, mniemanologia, czyli to, co ludziom się wydaje, jak jest. Charles Taylor, filozof kanadyjski, nazwał to społecznymi imaginariami. To znaczy, nam się wydaje, że coś jest, że tak jest, a tak naprawdę to są takie wyobrażenia. Tu, proszę Państwa, mam program konferencji, na której ostatnio uczestniczyłem we Wrocławiu w ubiegłym roku. I od razu, żeby nie tracić czasu, powiem, że w programie tej konferencji, gdzie wyszczególniono te punkty, zabrakło bagatela technologii. Ale mimo to przekazałem im tekst poświęcony tej relacji technologię praca i przyjęli do druku. Zresztą prawdę powiedziawszy o tej pracy niewiele można wyczytać, na przykład w publikacjach, wydawałoby się, takiej organizacji poświęconej tej problematyce, a więc Międzynarodowej Organizacji Pracy, która wydaje mnóstwo tych publikacji, ale nie ma tam o technologiach. Nawet w ostatnim raporcie Global Employment Trends, A Jobless Recovery. Wydawałoby się, że jeśli przewiduje się jobless recovery, czyli wychodzenie z kryzysu bez pracy, to jednak coś o tych technologiach powinno być. Na naszym myśleniu o pracy zaważyło ostatnie półtora wieku, 6 pokoleń. I w tym czasie nastąpiła akceleracja zmian, no i częściowe zerwanie z przeszłością. Czyli można powiedzieć, że stoimy w obliczu świadomości, zmiany świadomości tego, czym jest praca. Angielska ekonomistka Linda Gratton przewiduje, że przyszłość pracy będzie kombinacją i synergią 5 sił, na przecięciu których ujawni się za jakiś czas to, czym będzie praca. Więc to, są to demografia, więc przede wszystkim starzenie się i depopulacja zmniejszająca się w krajach rozwiniętych, wzrost demograficzny, globalizacja, przełomowe technologie, energia niskowęglowa i nowe trendy socjokulturowe. Kilka słów o klasycznych definicjach pracy. No, najogólniej, działalność człowieka, która zmierza do wytworzenia określonych dóbr i usług, mających mu zapewnić warunki do egzystowania, rozwoju. Tadeusz Kotarwiński, praca powinna rozwiązywać lub dążyć do rozwiązania jakiegoś istotnego problemu społecznego, co pokrywa się z definicją dobra społecznego. Czynność, którą nazywamy pracą, musi mieć swój cel. Często się powtarza tu to
słowo użyteczność, doniosłość społeczna. Jeśli nie będzie tej doniosłości, to pozostaje tylko użyteczność. Klasyk ekonomii politycznej Jean-Baptiste Say zdefiniował pracę krótko. Praca to wytwarzanie użyteczności dla innych. No więc jeśli wytwarzamy użyteczność dla siebie, to znaczy, że to już nie jest praca. A może to jest ta prosumpcja, którą później, to słowo, które wprowadził do obiegu Alvin Toffler. Zwróćmy uwagę, ile mamy pojęć. Kiedyś mówiło się o klasie proletariacie, prawda? Jako tej klasie pracującej, społeczeństwie przemysłowym. Bo nasza wiedza o pracy właściwie dotyczy przede wszystkim pracy przemysłowej, pracy w społeczeństwie przemysłowym. Natomiast to, co się stało potem, a więc to społeczeństwo postindustrialne, informacyjne, sieciowe, wiedzy i tak dalej, to tu już nie mamy pewności, czym praca jest w takim społeczeństwie. No więc teraz mamy różne inne pojęcia. Salariat, konsumtariat, pojęcie wprowadzone przez szwedzkich autorów Söderqvista i Barda w książce Netokracja. Ci, co konsumują, oni wytwarzają. Poprzez konsumpcję się wytwarza teraz, namnaża przestrzeń ekonomiczną. Prosumtariat to ci, co tworzą, co produkują i konsumują jednocześnie. No i prekariat. Bardzo, bardzo modne słowo od czasu książki Guya Standinga, który zresztą był we Wrocławiu na tej konferencji. No i całe jakieś gro tych dyskusji wokół pracy skoncentrowało się na prekariacie. Wreszcie kognitariat, prawda? To jest merytokracja 2.0. Mówi się o takich kognitariuszach. To są ci inwentorzy, innowatorzy, którzy kreują wielkie systemy. No, wielkie systemy cyfrowe. Google, Facebook, Amazon. No, mówi się, że to jest pewnie nie więcej niż 1% tych kognitariuszy. Bardzo zrośnięty z tymi, których się nazywa profitariuszami, czyli tych 1% najbogatszych. I digitariat, wspomniana netokracja. Przynajmniej 7 płaszczyzn dyskusji można tu zaangażować. Ja oczywiście będę się poruszał w wybranych płaszczyznach technologicznej, ale nie w sensie takiej czystej techniki, socjologicznej i ekonomicznej, bo nie ma czasu na więcej. I tu chciałem w drugiej części krótko scharakteryzować 6 dyskursów. 6 dyskursów w ramach STS, to jest taki nurt badań, który Science Technology Society Studies, który u nas słabo jest ciągle rozwinięty, ta relacja człowiek-technologia, ponieważ nasze nauki społeczne raczej koncentrowały się na badaniu samych jednostek i relacji między nimi, ludzi. Jeśli interesowały się technologiami, to głównie jako tymi elementami zapośredniczającymi relacje międzyludzkie. Natomiast ta relacja człowiek-technika czy człowiek-narzędzie, to było w tle. Więc tych 6 dyskursów. Koniec pracy, praca maszyn, bezrobocie technologiczne. To jest cała plejada autorów. I to jest taki najbardziej wpływowy dyskurs, który porusza wyobraźnię. Uruchamia pewne lęki, czyli takie strach uogólniony. Inne są mniej może wpływowe, ale są interesujące. Wypłukiwanie środka. 3. Maszyny potrzebne ludziom, ludzie potrzebni maszynom. Praca w kolektywie technoludzkim. Pączkowanie pracy. Metafora nowo budowanego domu. Praca w społecznej fabryce. Praca wielości. Tu przede wszystkim Hart Negri, ich koncepcja rzeszy, multitude. A także włoski marksizm autonomiczny. Pasquinelli, Virno, Lazzaratto. No i praca rozproszona. Tej poświęciłem artykuł w studiach socjologicznych w ubiegłym roku o 2 trendach, wśród których jednym była ta praca rozproszona. No więc dobrze, więc po kolei. Koniec pracy. Model konkurencyjny.
Dlaczego konkurencyjny? A to dlatego, że ktoś tu przegrywa, więc w tej konkurencji. Przegrywa człowiek. Więc kij w mrowisko włożył tu Jeremy Rifkin równo 20 lat temu tą książką, która zyskała olbrzymi rezonans intelektualny. Chociaż tak naprawdę, no, nie mówiąc, prawdę powiedziawszy, ona mnie jakby wciągnęła. Wciągnęła w tym sensie, że szukałem słabości płycizn w niej. Tam sporo znalazłem, ale mnie zainspirowała. Pozostali autorzy, oprócz Brian Arthur, Eric Brynjolfsson i Andrew McAfee, Willem Flusser, Ricardo Hausmann, Richard Sennett, Andy Kessler. To są ci główni autorzy, którzy są jednak bardziej zniuansowani, jeśli chodzi o wieszczenie tego końca pracy, bo widzą, zasadniczo zgadzają się co do trendu, natomiast tam widzą różne trendy, poboczne mikrotrendy, które nie pozwalają określić jasno kierunku wypadkowej. No więc w myśl tego nurtu myślenia, nowe technologie będą bezzatrudnieniowe. To prowadzi do pewnej sprzeczności, ponieważ bez konsumpcji nie ma miejsc pracy, ale żeby było coraz więcej dóbr, stosuje się coraz wydajniejszą technikę redukującą miejsca pracy. Czyli jedynie nowa umowa społeczna może zmienić obraz świata, jaki znamy. Coś trzeba zrobić z tymi ludźmi, którzy nie będą mieć pracy. Trzeba to rozwiązać w jakiś odgórny, polityczny sposób, żeby dać sens. No bo jeśli się nie da sensu, no to pozostanie opium dla ludu. Ogłupiająca rozrywka, żeby się jakieś złe pomysły nie trzymały ludzi. Powiem parę słów o tym autorze, Brian Arthur. Second Economy, cyfrowy obieg gospodarki. To, że on opisuje tam parę kazusów, między innymi takiego super nowoczesnego lotniska, bardzo umaszynowionych właściwie, zalgorytmizowanych centrów logistycznych, a także takich firm jak UPC, tak, United Parcel Service, te firmy wysyłkowe, jak tam te maszyny zmieniają pracę w tych firmach. Więc jeśli się logujemy na lotnisku, to już maszyna przejmuje, już system przejmuje funkcję. Jak nas dalej poprowadzić? Wydaje nam kartę pokładową, już tracimy tam cząstkę naszej podmiotowości i suwerenności, ponieważ nie możemy sobie wybierać miejsca, ponieważ system optymalizuje rozkład ludzi w samolocie, żeby zbyt wielu wtuszą nie było po jednej stronie, a zbyt wielu szczupłych po drugiej. Na razie jeszcze ludzie zdejmują bagaż taśmy. Ale w przyszłości będą to robić roboty. Także właściwie nie będzie już tam człowieka. Już nas poprowadzi system. Ten model związany z internetem rzeczy, bo o to tu chodzi w istocie, stał się przedmiotem niemieckiej strategii nazwanej Industrie 4.0, internet rzeczy. Nie będę o tym więcej mówił. Tu jest autor artykułu na ten temat, redaktor Andrzej Gontarz, który pisał niedawno w Computer Worldzie. Może jeśli będzie trochę więcej czasu, to na ten temat powiem. Ricardo Hausmann, dyrektor Centrum Rozwoju Międzynarodowego. On podaje trochę tak jak w pigułce, na czym polega ten shift, zmiana pracy. Siłą napędową staje się informacja. Boeing czy iPhone powstają w przerażającej mierze z materiałów powszechnie dostępnych, które kosztują co najwyżej kilkanaście dolarów za kilogram. Czyli chodzi o wtłaczanie coraz większych dawek informacji i wiedzy w coraz mniejsze porcje materii i jak najmniejszym energetycznym kosztem. Czyli w urządzenia sterowane informacją. No takimi są samochody bez kierowcy. W takiej dość zabawnej książce Andy Kessler Jedzcie ludzi i inne niepoprawne zasady w tej grze, która zmienia przedsiębiorców. On tam dzieli te kategorie, znaczy widzi cztery kategorie, to są ci kreatorzy niezbędni gospodarki,
tworzą innowacje, zwiększają produktywność, służący, także na razie niezbędni, okazuje się, to trochę powiem o tym temat, na ten temat później, okazuje się, że mimo maszyn, coraz bardziej inteligentnych maszyn w postaci na przykład w rodzaju odkurzacza Roomba, który sam odkurza, czy kosiarek ogrodowych, które same się poruszają i same omijają przeszkody. Jednak ludzie wolą zatrudniać służbę. W wielkich willach, tych posesjach, na bulwarze zachodzącego słońca jest po kilku czy kilkunastu służących, często Meksykanów, tak zwanych tych mokre grzbiety, ci którzy, wetbacks, którzy przeprawiają się przez Rio Grande del Norte. Tragarze. On posługuje się tą metaforą. Przez tragarzy rozumie zarówno tych, którzy przemieszczają z miejsca na miejsce produkty różnego rodzaju, materialne, no więc transport kołowy, kolejowy, lotniczy i tak dalej, ale tragarze to są również ci, którzy przemieszczają dobra symboliczne. Ci związani z komunikacją. I wreszcie gąbki, częściowo zbędni, wysysają pieniądze od reszty społeczeństwa. Wśród nich widzi wielu prawników, których czas się kończy. Jego zdaniem przynajmniej tej grupy, tak zwany legal researchers, kiedy już się wprowadza w Stanach Zjednoczonych tę bazę danych, gdzie poszukiwanie precedensów sądowych wymagało olbrzymich nakładów, nawet teraz paromilionowych, żeby znaleźć jakiś precedens. Obrona potrzebowała takich precedensów, żeby uzasadnić swoją linię. Teraz to już jest kwestia parunastu tysięcy dolarów, żeby takie precedensy znaleźć. Nie będę omawiał szerzej nowszej pracy, znaczy nowszej, no to pochodzi przed ponad roku, Karla Benedicta Freya i Michaela Osborna. Przyszłość zatrudnienia. I otóż oni spróbowali tak empirycznie odpowiedzieć na pytanie, jak są wrażliwe różne prace na komputeryzację. Przebadali 702 zajęcia, nawet nie jobs, a occupations. I wyszli od takiej matrycy. Praca rutynowa i nierutynowa. Oraz praca kognitywna, czyli mówiąc umysłowa i fizyczna. I wyszło im, że wcale nie jest tak, że praca fizyczna jest bardziej podatna na komputeryzację, a praca umysłowa nie. Tylko bardziej podatna jest, wrażliwa jest praca rutynowa, niezależnie od tego, czy dotyczy zajęć fizycznych czy umysłowych. Ponieważ w zajęciach umysłowych mamy mnóstwo rutyny. Tego badania wyszło im trzy grupy ryzyka. Wysoka, średnia, niska. Zagrożone komputeryzacją. 47% zatrudnionych w USA pracowników w momencie przeprowadzania badania znalazła się w grupie wysokiego ryzyka. Ich miejsca pracy mogą być zautomatyzowane w ciągu dekady lub dwóch. Wizja Douglasa Rushkoffa. To jest trochę taki fantasta, który przewiduje, że w przyszłości nie będzie konsumentów, pracowników, menedżerów. To są wszystko pojęcia epoki ery industrialnej. Tak samo jak niewolnik, wieśniak czy arystokrata, to przebrzmiałe określenia poprzednich epok, będzie się po prostu człowiekiem, osobą. Zrezygnujemy z pojęć pracownik, konsument, menedżer. To będzie prawdziwy koniec ery przemysłowej, w której narodziły się te pojęcia. Musi to także oznaczać koniec rynkowego systemu dystrybucji dóbr, którego ideą jest ich kupowanie za zarobione pieniądze. Czyli koncept pracy może zostać zastąpiony konceptem aktywnej kreatywności. Nieważne, czy za tę kreatywność coś dostajemy, czy nie dostajemy. No to by się trochę zgadzało z tymi badaniami na temat potrzeb postmaterialnych, że po osiągnięciu pewnego poziomu na głowę, dochodów na głowę, w różnych krajach to jest ten poziom różny. Chodzi o badania Ingleharta, Ronalda Ingleharta. Przesuwa się priorytet z potrzeb materialnych, czyli potrzeb zaspokojenia dóbr materialnych, czyli nachapania się w kierunku jakości życia, czyli tych potrzeb postmaterialnych, własnej twórczości, życia dobrze z ludźmi, w czystym środowisku. Tu właściwie to pominę,
bo tu by wymagało to dłuższego wywodu o tym, co ostatnio tam Edwin Bendyk upowszechniał, ten general intellect, marsowski koncept, general intellect, który jest jakby, no on może się przydać do interpretacji tych wniosków, czy też twierdzeń tego nurtu, który wieszczy koniec pracy. Otóż, że znikać będzie sprzeczność między kapitałem a pracą, na której wyrósł kapitalizm nowoczesny, maszynowy. Dlatego, że pracy będzie coraz mniej, natomiast potrzeba będzie coraz więcej konsumpcji. W związku z tym tak naprawdę ten general intelekt, czyli uprzedmiotowiona wiedza w maszynach, że ona zastąpi pracowników, a chodzi o to, żeby byli konsumenci, którzy muszą te produkty konsumować. Coś w tym jest, kiedy się śledzi publikacje i porównuje, ile jest publikacji na temat konsumpcji, a ile na temat pracy. To zdecydowanie więcej jest na temat konsumpcji. Zresztą ja porównywałem też ilość przywołań szatana i Pana Boga. Okazuje się, że szatan ma trzykrotnie więcej przywołań. Tak. Czyli zło nas pociąga. Dlatego, że chodzi o wychowanie człowieka do roli konsumenta. Bardziej niż obywatela, prawda? Czy rodzica. No bo konsumpcja jest osią, filarem, na którym znosi się gmach tego systemu i tu nie ma co się rozwodzić nad tym, bo to jest oczywiste. Jeśli się ograniczy konsumpcję, to zmniejsza się pula pracy. A jeśli jest mniej potrzeba pracy, to trzeba zwalniać ludzi. A jeśli się zwalnia ludzi, to tracą zdolność kredytową, a wszyscy są zadłużeni. Problemy mają banki, które są wprawdzie za duże, żeby upaść, ale jednak popadają w tarapaty. No i po kolei tak, po kolei. Ludzie nie mają pieniędzy, żeby opłacić studia dzieciom w prywatnych szkołach. I tak to się wszystko zwija. Także walka o miejsca pracy to jest walka o konsumpcję. Prawda? Wszyscy walczą, dyplomaci, prawda? Żeby ściągnąć kapitał i przysporzyć, i wykorzystać, przysporzyć pracy. Drugi, teraz już krótko o następnych. Wypłukiwanie środka między wysokimi a niskimi umiejętnościami. To już o tym mówiłem, tu jest, ale dopowiem, że chodzi tu o paradoks, kiedyś został sformułowany przez Hansa Morawica, takiego amerykańskiego informatyka czeskiego pochodzenia. To jeszcze w latach 80. on sformułował taką hipotezę, że paradoksalnie łatwiej jest algorytmizować, komputeryzować zajęcia umysłowe, czyli umysłowe, funkcje umysłowe człowieka, dlatego że one są takie jak liczenie, przechowywanie w pamięci danych, czyli memoryzacja. No, niektóre funkcje procesoryczne, czyli przetwórcze, łatwiej niż, dlatego że one są, że mózg jest ewolucyjnie młodszy. Natomiast nad aparatem sensualno-percepcyjno-motorycznym człowieka ewolucja pracowała od setek tysięcy lat. Czyli wzrost zapotrzebowania na pracowników tych o wysokich umiejętnościach i niskich umiejętnościach. Czyli kurczenie się klasy średniej. Często to są te prace urzędnicze, które łatwiej zalgorytmizować. A także, jak powiedziałem wcześniej, tych obsługę prawną, tych legal researchers. To były takie te średnie umiejętności. Natomiast rośnie zapotrzebowanie na te prace umiejętnościową, by tak rzecz, często nazywaną śmieciową. Dlaczego? Dlatego, że ona jest ciągle tańsza od maszyn. Dlatego, że jest zasilanie z tak zwanego trzeciego świata. No ci wspomniali Meksykanie, czy Latynosi, którzy w liczbie około 11 milionów, jak się szacuje, nielegalna imigracja w Stanach Zjednoczonych. Oni pracują za grosze. No? Czyli gdyby było mniej więcej, może nierówno wszędzie,
ale porównywalnie, jeśli chodzi o zarobki, no to wtedy prawdopodobnie te niskie kwalifikacje byłyby zastąpione przez maszyny, chociaż pewnie nie wszystkie, ponieważ jest wiele takich, które związane z relacją człowiek-człowiek, których maszyna nie jest w stanie zastąpić. Trzeci. Model kooperacyjny. O ile tam mówiliśmy o modelu konkurencyjnym, że ktoś przegrywa, no, przegrywa człowiek, tak tu no, można użyć takiego równania, że maszyny potrzebne ludziom, a ludzie potrzebni maszynom. Pisał na ten temat The Future of Work, Thomas Malone. Z kolei Larry Hirschhorn w swojej książce no, zastanawia się nad tym, jak wygląda ten proces human machine learning, czyli wzajemne konfigurowanie się i formatowanie się ludzi i maszyn. Po prostu, żeby, inaczej mówiąc, żeby był między innymi jak najbardziej skuteczny interfejs. Czyli fabryki tych kognitariuszy, zwłaszcza przede wszystkim, stają się miejscami uczenia się. Czyli można mówić o synergii ludzi i komputerów. Tu pojawia się problem sprawczość i współsprawczość. Jak dalece będzie ciągle jeszcze agency, a w jakim stopniu będzie się to zmierzać w kierunku co-agency. Czyli na ile człowiek będzie mocnym, a na ile słabym podmiotem. Ewa Domańska w swojej pracy Zwrot performatywny mówi o tym, że to będzie mocny podmiot, ale dlatego, że to będzie podmiot już nie czysto humanistyczny, a transhumanistyczny. To jest pewien problem i warto obserwować ten proces. Mianowicie no, ludzie są mądrzejsi od maszyn, dlatego że mają świadomość, mają intuicję, mają inteligencję emocjonalną, ale maszyny potrafią więcej niż człowiek. No? Nie mają tego, co się nazywa bias. No? A co ma znaczenie, kiedy się w pewnego rodzaju pracach. Nie są stronnicze, nie ulegają znużeniu, nie przesypiają. Ich sprawność nie zależy od poziomu glukozy we krwi. Otóż jeśli się wczytać w przyczyny, dlaczego w Stanach Zjednoczonych zaczął się taki triumfalny pochód tych SAT, SAT, czyli tych School Achievement Tests. Dlatego, że były skargi na wykładowców, na uczelniach, prawda? Że po obiedzie, kiedy mieli ten wyższy poziom glukozy, byli łagodniejsi, bardziej przyjaźni dla studentów i dawali wyższe, średnio wyższe stopnie, a im końca tych egzaminowanych ustnie, tym byli bardziej, coraz mniej przyjaźni, opryskliwi, oceny były niższe. Da? No i tu, i to jest jeden z powodów, dla których zaczął się ten zwycięski marsz tych testów. David Rotman, jak technologię niszczy pracę? No, mówi, że jeszcze ciągle maszyny są zbyt głupie, aby móc samodzielnie utrzymać gospodarkę na swoich barkach, ale mądrzeją. Mądrzeją. Dlaczego mądrzeją? No dlatego, że już nawet są programowane w sensie inteligencji. Nie będę wyjaśniał, co rozumiem przez inteligencję. Są programowane inteligencją logiczno-matematyczną, jeszcze nie emocjonalną, ale już są systemy, w których zapisuje się stany afektywne ludzi w sztucznych systemach symbolicznych. Poświęcił temu pracę niedawno publikowaną Jan Kaczmarek, czyli ta emulacja stanów afektywnych w sztucznych systemach cyfrowych. Więc być może będą kiedyś programowane inteligencją emocjonalną. A jeśli chodzi o to w jednym zdaniu, o sztuczną inteligencję, no więc najbardziej przemawia mi do przekonania definicja, w myśl której inteligentne, sztucznie inteligentne są, nie, jeśli będą, niebiologiczne, niebiałkowe, samouczące się systemy, które są zdolne do wykonywania zadań, na jakie nie zostały zaprogramowane. A Marvin Minsky powiedział, że sztuczna inteligencja to jest rozwiązywanie zadań, których gdyby nie było maszyn, to mógłby je rozwiązać tylko człowiek. A jeśli rozwiązują maszyny, to znaczy, że ta inteligencja się pojawia. Tu jest poniżej 10 zawodów, które nie istniały jeszcze w USA 6 lat temu. Nie będę o nich mówił. Po kolei według serwisu LinkedIn to jest czwarty nurt myślenia o pracy.
pączkowanie. Metafora nowo budowanego domu. Gospodarka kłączowa, rizomatyczna, czyli pewne zjawiska emergentne, powiedzielibyśmy o nich, to jest takie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że energia jakaś wyrasta już nie z korzenia, prawda, i napędza w górę tę roślinę, ale może wyrastać na kłączach. Nie wiadomo, w którym kłączu. I pojawiają się w tych kłączach nowe potencje. I nowe azymuty rozwoju. Meister i Williard poświęcili w swojej pracy trochę miejsca temu pączkowaniu pracy. Dlaczego metafora nowobudowanego domu? Dlatego, że jeśli jesteśmy przy fundamentach, to potrzeba relatywnie niewielu ludzi. W relacji do tej liczby ludzi, jaka potrzebna jest do wybudowania domu. Niewielu ludzi także dlatego, że maszyny kopią dziury pod fundamenty. No ale pojawiają się fundamenty i pojawiają się ściany. Ktoś te ściany musi stawiać i kiedy się już zamyka dom, kiedy jest zadaszony, no to wchodzą nowe ekipy, które robią tablatury ścian, które później robią infrastrukturę elektryczną, kanalizację, sanitariaty, wodę, biały montaż. I wtedy tych pracowników potrzeba coraz więcej. My jesteśmy chyba na etapie jeszcze fundamentów, jeśli chodzi o to społeczeństwo, o tą cyfryzację. I tej pracy będzie przyjmować. Mówił mój doktorant, który jest marketingowcem sieciowym od 10 lat, że przed 10 laty sam wykonywał wszystkie zadania w tym marketingu internetowym. A teraz już pojawiło się mnóstwo specjalności, których wcześniej nie było. Na przykład jest już specjalista od lokowania produktów w filmach porno. Nie wiem, nie zastanawiałem się, co on tam lokuje, ale coś musi lokować. Tak. Zresztą można to prześledzić, używając pewnej retrognozy, czyli takiej prognozy, o której już wiemy, jak się rozwinęła, w przypadku psów. Kiedyś nikt się nie zajmował tym, żeby hodować psy rasowe. Te psy sobie rosły, rodziły się. Później pojawił się zawód tresera. Teraz już się mówi o trenerze, o psim coachu. Iluś tam ludzi żyje z tego, że buduje cmentarze dla psów i kotów. Fryzjerzy, behawioryści, specjaliści od komunikacji i człowiek, zwierzę domowe. Fryzjerzy, psycholodzy, są już nawet specjaliści od fryzur intymnych dla suczek i kotek. Tak, są tak. No i żyje dobrze. Stanach Zjednoczonych, jak się szacuje, parę milionów ludzi z tego. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z namnażaniem przestrzeni ekonomicznej. W tej nowej przestrzeni ekonomicznej, tej cyfrowej, pojawiają się nowe zawody, nowe zajęcia. Tam się eksperymentuje z pracą, własnością, niemal ze wszystkim. Chociaż ten Second Life upada, wydawało się, że on będzie taką przestrzenią, silną przestrzenią ekonomiczną. No ale w miejsce jego pojawia się wiele innych. Czyli można powiedzieć, że rynek monetyzuje to, co dotychczas było zajęciem pozarynkowym, bo tam, gdzie rynek, tam wycena, a zaraz z nią sprzedaż. Ale teraz trend się odwraca, dlatego że ludzie wykonują pracę tak naprawdę, ale to jest w istocie zajęcie, bo nie dostają za to pieniędzy. Wolontariusze, prawda? Stażyści, czyli ci prekariusze wszelkiego rodzaju. Dlatego, że trzeba zbijać koszty w dół. Jak najmniej oferować gratyfikacji finansowych. Praca rozproszona. Linda Gratton wspomniana. Przyszłość pracy jest już tu. To jest, kiedy spojrzymy na komputer i sieć, rozproszenie tworzenia i dystrybucji zaczęło się od informacji i kultury, tak? W internecie. Tam się pojawiło po raz pierwszy coś, co można nazwać samozaopatrzeniem ludycznym i poznawczym. Czyli skończył się monopol tej kasty, która monopolizowała zaopatrzenie w content, w treść. Ludzie poprzez serwisy wszystkiego rodzaju, w pewnym momencie użytkownicy sieci zaczęli zapełniać ją w ponad 50%. Tak się szacuje, że taki jest udział użytkowników tego samozaopatrzenia na różnych serwisach.
I teraz się mówi, że zaczęła się wprawdzie od informacji, kultury, czyli od dóbr symbolicznych, ale to się przeniesie, ta logika internetu, na wszystkie sfery wytwórczości. No, w Niemczech od dawna się mówi o Energiewende, prawda? O zwrocie energetycznym. Na czym on polegał? Na czym, nad tym, czym dyskutowano u nas w ramach tej ustawy, kontrowersji wokół OZE, prawda? Czyli tych oszczędnych źródeł energii, która na szczęście została, mimo tam sprzeciwu Senatu, w oryginalnym kształcie. Czyli to, że każdy może być prosumentem, producentem i konsumentem energii. Czyli te sieci, wykorzysta się tu elektroenergetyczne sieci gridowe, które będą sterowane cyfrowo i w ten sposób będzie się produkować i dystrybuować energię na własne potrzeby i na potrzeby innych. I to będzie stopniowo obejmować coraz więcej sfer życia. To rozproszenie, telepraca, prawda, jest tam. Dużo sobie obiecywano po telepracy. W pewnych ośrodkach, na przykład w okolicach Stanfordu i tam w tym zagłębiu San Francisco naukowym, czyli w Bostonie, w którym jest tam 53 koledże i mnóstwo ośrodków typu Research and Development, tam był już czas, kiedy około 15 do 17% ludzi nie dojeżdżało do pracy codziennie, do tych ośrodków badawczych, świadczyli pracę przez sieć. To była olbrzymia ulga dla ruchu w tych ośrodkach, w tych miastach. Szybciej się dojeżdżało do pracy, ale okazało się, że to ma pewne wady, prawda? Że ludzie chcą integracji, chcą być z ludźmi. No. Pamiętam, że kiedyś meliorantom, różnym ludziom pracującym w terenie płaciło się za rozłąkowe, tak zwane rozłąkę z żoną, a teraz się płaci za przebywanie non-stop przez cały tydzień z rodziną. Bo to są jednak oszczędności. Otóż praca w społecznej fabryce. Wydana u nas została książka Wieczna Radość, między innymi takich autorów jak Luc Boltanski, który wraz z Ewą Chapelot napisał książkę Nowy Duch Kapitalizmu, chyba nie wydaną ciągle po polsku, w której no, mowa jest, główne przesłanie tej książki jest takie, że otóż te dwie mantry, etat, hierarchia, ustępują miejsca innym mantrom sieci projekt. Także nie potrzeba oficerów produkcji, potrzeba usieciowionych agentów. Włoski marksista, neomarksista Matteo Pasquinelli tak to objaśnia. Następuje przesuwanie się pracy w nowe sfery życia z równoczesnym kurczeniem się wszystkiego, co nie mieści się w definicji pracy. Więc głównym sprawcą przesunięcia rynku w stronę sfery prywatnej jest praca niematerialna, czyli dematerializacja produkcji. Efekty pracy niematerialnej bardzo łatwo transferować. O wiele szybciej niż produkty materialne, dlatego jest ta rotacja dóbr o wiele szybsza. Nowa klasa pracowników niematerialnych wytwarza symbole w celu budowania więzi społecznej. To są zawody związane z social media i innymi formami brandingu nastawionego na relacje marki z interesariuszami. Czyli można powiedzieć, że ten postfordyzm i posttaylorizm zaciera granice między pracą a niepracą, ponieważ czerpie zysk z każdego przejawu praktyk społecznych. Lazzaratto, inny marksista, powiada, że podstawowa relacja kapitał-praca zamienia się w nową kapitał-życie, ponieważ życie dostarcza zasobów, z których się czerpie pełną myszką. Czyli ta produkcja społeczna, produkcja zawartości w sieci. Czyli mamy do czynienia z wyjściem żywej pracy z fabryki. Czyli produkowanie złóż kultury, wiedzy, popularnej wprawdzie wiedzy, ale bardzo użytecznej. I to się ma za darmo. No, żeby się odwołać do pewnego przykładu. Penetruje się te złoża kultury, serwisy różnego rodzaju, po to, żeby na przykład to ludzie od reklamy robią, żeby łowić tak zwane gwiazdy leksykalne. Czyli takie słowa, które się nagle pojawiają i które są modne. I przez użycie których można skrócić dystans do odbiorcy, prawda? Bo wtedy się, jeśli ja operuję tym słowem, to znaczy, że jestem wasz, prawda?
I to dotyczy wielu innych tych zasobów. To, że się penetruje na YouTubie te wszystkie filmiki o tym, jak ludzie spędzają święta, co piją i co jedzą przy stole, na chrzcinach, weselach, stypach, bo to jest wiedza, to jest bardzo potrzebna wiedza. To się poznaje wzory konsumpcji w ten sposób, a również tam widać lokowanie produktu, to znaczy widać, jaki alkohol się spożywa. Można powiedzieć, że mamy do czynienia w tej chwili z dwoma kapitalizmami. To zdałem sobie z tego sprawę między innymi na podstawie tego, o czym mówił Guy Standing, autor tej głośnej książki Prekariat. Otóż inaczej mówiąc, mamy do czynienia z dwoma typami rynków pracy. Jeden typ to ta praca chroniona jeszcze ciągle tą resztówką welfare, czyli tego państwa dobrobytu, gdzie są jeszcze, dotyczy to najczęściej sektora publicznego, gdzie są związki zawodowe, ale w Europie Zachodniej również w znacznej części sektora prywatnego, gdzie jeszcze są gwarancje socjalne, w niektórych firmach, które praktykują taki kapitalizm terapeutyczny, można by powiedzieć, w Google, nadzwyczajne warunki pracy. I ta równowaga w tym lepszym kapitalizmie wynikała z tego, że była ta równowaga między kapitałem a pracą. No, kapitał nie był aż tak mobilny, bo był narodowy rynek pracy. Praca też nie była mobilna. No, a teraz się sytuacja zmieniła. Mamy do czynienia dzięki tym technologiom informacyjno-komunikacyjnym z hipermobilnością kapitału finansowego i z o wiele mniejszą mobilnością pracy. W Europie ona już jest, w Unii Europejskiej, prawda? Ale jeszcze ciągle mniejsza niż mobilność kapitału. Czyli cechą tego drugiego kapitalizmu, który między innymi produkuje prekariat, jest imperatyw zbijania kosztów w dół. Dlaczego? To jest kilka czynników. No, dyktat innowacyjności, prawda? Żeby sprzedać produkt, musi być bardziej innowacyjny. Często jest to taka sztuczna innowacyjność. Chodzi tak naprawdę o nadawanie cech sztucznej przestarzałości produktom, które mogłyby jeszcze długo służyć, ale ich konsumpcja staje się obciachowa, więc trzeba wymieniać co rok komórki, co 3 lata samochody i tak dalej. Ale dlatego, żeby pobudzać konsumpcję, prawda? Bo jeśli by nie było rotacji dóbr, to jak długo... No, lodówka Mińsk, prawda? Chłodziarka. No. Pracuje 40 lat, prawda? W wielu domach jeszcze. Chociaż pożera mnóstwo energii, ale się nie psuje. Nawet po powodzi jeszcze pracuje. Salane tam. Można było tam w czasie powodzi zrobić nie akwarium, czyli kult innowacyjności. Po drugie, ten dyktat konsumpcji, o którym mówiłem, ale jeszcze dyktat akcjonariuszy. Otóż szacuje się, że na rynkach globalnych, finansowych krąży, nie wiem, może czy nie przesadziłem z tą liczbą, ale zetknąłem się z taką liczbą 150 bilionów dolarów, czyli to byłoby siedmiokrotny chyba produkt krajowy Stanów Zjednoczonych. Ten kapitał emerytów, głównie emerytów gromadzony, tak, który ma zarabiać i ten akcjonariusze muszą mieć lepiej niż pracownicy. Muszą mieć dywidendy, prawda? No bo jeśli wycofają swoje udziały, czy swoje akcje, no to firma traci. Więc trzeba dbać o akcjonariuszy. A jak się zbija koszty w dół? Po to, żeby firma miała jak najlepszą pozycję na giełdzie. Na przykładzie Amazona, prawda? Jak najniższe koszty. No? Jak przekształcanie takiego pracownika w taką maszynę technoludzką. Tak jak Ford. Zatrudnił Ford Motor Company w swoich zakładach 30 socjologów w ramach tak zwanego komitetu socjologicznego. I ci socjologowie mieli na celu, znaczy głównym zadaniem było obserwowanie pracowników przy taśmie. Obserwowanie, jak się zachowują, jak wygląda praca nóg, praca gałek oczu, praca rąk,
I były tam różne eksperymenty przeprowadzane, czy lepiej są bardziej wydani, kiedy siedzą, czy kiedy stoją, czy lepiej, kiedy rozmawiają ze sobą i wtedy mają jakieś tam rozrywki. Czy muszą być skoncentrowani tylko na taśmie, bo chodzi o to, jak można przyspieszyć ruch taśmy. Otóż dzisiaj w centrach logistycznych Amazona nie ma już takich socjologów, ale robią to aparaty. Aparaty, które taki pracownik ma przy sobie, które liczą, które dokładnie pokazują mu drogę, jaką ma przebyć, a także liczą choćby na przykład, ile razy się skłoni w ciągu dnia, jeśli to już po to, żeby podnieść jakiś pakunek, po to, żeby po 200 takich pochyleniach się i już go przesunąć gdzie indziej, ponieważ mógł mieć problemy z kręgosłupem i poskarżyć firmę. I na końcu dyktat konsumenta jeszcze. Otóż potrzeba natychmiastowej gratyfikacji. Ludzie są coraz bardziej uzależnieni od gratyfikacji, która im dostarczy doznań przeżyć. W związku z tym, jeśli klikają w coś w Amazonie w ciągu paru sekund, no to chcą mieć to w ciągu paru godzin. Tak? A co to oznacza? No, że trzeba optymalizować ruch w takich centrach, maksymalnie eksploatując ludzi. A konsumentów nie interesuje to, w jakich warunkach ci ludzie pracują. Tak jak konsumentów mięsa nie interesuje to, w jakich warunkach, jakie są warunki w rzeźniach. Tak? I to jest pewne zapętlenie. I właściwie na tym zakończyłbym moją prezentację. Dziękuję Państwu. Dobra.